Dzień dobry kochani, tu Agata, coach na ziemi. Witajcie w mojej sypialni. Dla tych, co mnie nie znają, mam na imię Agata, jestem coachem. Moim klientom pomagam w przepracowaniu różnych takich niewspierających przekonań, bardzo mocno zakorzenionych w podświadomości. Specjalizuję się w temacie ciała i odchudzania, ponieważ sama ważyłam kiedyś 111 kilo. Kochani, dzisiaj temat dla mnie będzie bardzo osobisty. Będzie dla mnie bardzo osobisty, powiedziałabym wręcz terapeutyczny, ponieważ dzisiaj chcę troszeczkę z Wami porozmawiać o tym, co mi dał rozwój. Bo powiem Wam, że kiedy ja wchodzę w niższą wibrację, mam jakiś gorszy czas, to mój krytyk wewnętrzny zaczyna paplać i czasem poddaję całą moją ścieżkę rozwoju w wątpliwość, w to, czy to było tego warte, w to, czy to w ogóle ma sens i co mi to wszystko daje. Więc chcę Wam dzisiaj opowiedzieć, co dokładnie dał mi rozwój w materii, realnie. I może to będzie dla Was zachęcające. Tak lub nie, to dla mnie jest ok. Dla mnie to na pewno będzie takim przypomnieniem, ukorzenieniem i przypomnieniem sobie, po co ja to wszystko robię. Bo ja również jestem osobą na ciągłej ścieżce rozwoju. Także kochani, lećmy z tym. Tak bardzo na szybko tytułem wstępu dam Wam moją bardzo skróconą historię rozwoju, żebyśmy byli on the same page. Ważna rzecz. Ja zaczęłam rozwój w 2017, kiedy ważyłam prawie 111 kilo, rozstałam się z chłopakiem, z którym byłam w związku. Nie był to zbyt zdrowy związek, teraz patrząc z perspektywy czasu, natomiast jestem bardzo wdzięczna temu partnerowi i po dziś dzień mam takie ciepłe uczucia wobec niego, ponieważ był jednym z moich ważniejszych nauczycieli duchowych i to rozstanie zmusiło mnie do tego, żebym przewartościowała sobie troszeczkę swoje życie, bo nagle nie miałam tutaj osoby w postaci ratownika, którym on był i musiałam zacząć ogarniać się sama. I miałam taką alternatywę. Albo się staczam kompletnie, gdzie totalnie nie panuję nad swoim obżeraniem się, nad swoją wagą, nad swoim życiem, nad swoimi nałogami, albo się ogarniam. I wtedy w bardzo taki słodko początkujący sposób zaczęłam bawić się z rozwojem, w rozwój osobisty. I to był fajny czas, bo to był czas, gdzie miałam w sobie dużo akceptacji dla swoich wielu braków. I ja tak sobie dłubałam bardzo powolutku w tym rozwoju, to było ok. I potem w okolicach, jakieś kilka lat później, przeżyłam we wrześniu 2020 roku przebudzenie duchowe, które było, jak ja to mówię, totalnym baseballem w ryło, bo przebudzenie duchowe to jest ogromna, ogromna zmiana życiowa i to nie jest wcale przyjemne i to nie jest wcale coś, to jest magiczne, ale z drugiej strony to jest bardzo ciężkie przeżycie. I tak o ile sam moment w czasie przebudzenia duchowego był niezwykle uwalniający i kolejne dwa miesiące również, bo po przebudzeniach duchowych często jest taki okres, jedna z dziewczyn na Instagramie to określiła jako portal miłości. Jesteś w takim portalu miłości, nie masz ego, kochasz wszystkich, w ogóle stan oświecenia na ziemi, według własnych definicji, to znaczy oświecony człowiek. No i po dwóch miesiącach mi to było zabrane. Moje ego wróciło, moje lęki, mój wstyd. To wszystko się zaczęło formować, przygniatać mnie do ziemi, na glebę. Ja poczułam ogromną stratę, tak jakbym była niewarta dalej tej miłości. Wszystkie właśnie, więc kolejne już widać, jakie przekonania miałam. I zaczęłam bardzo mocno to w sobie integrować. Potem przyszedł taki czas zaakceptowania tych cieni jako części siebie i zaprzestanie walki z tym wszystkim, tylko przyjęcie, że to był to przebudzenie duchowe, te dwa miesiące po nim nawet, to był dar, to była łaska. Natomiast ja mam tu robotę do zrobienia i to nie jest tak, że ja teraz będę latać w chmurach, bo jakby chyba nie o to chodzi w życiu, więc to było dla mnie trudne, kiedy mi to było zabrane.
używam nomenklatury siebie z wtedy, no bo tak też to odczuwam, że to mi jest zabrane, że dał Pan, zabrał Pan, jak w księdze Hioba. No ale, ale tak to widziałam wtedy. I powiem Wam, że tak naprawdę najgorsze, ja kilkakrotnie w życiu się leczyłam na depresję i najgorsze stany depresyjne to ja miałam już po przebudzeniu duchowym. Kiedy pospadały mi wszystkie moje maski, kiedy ja zobaczyłam, że ta pewna siebie, ekstrawertyczna Agata to jest tylko maska i że pod spodem jest bardzo zlęknione dziecko, straumatyzowane, które potrzebowało tak bardzo dużo miłości, cierpliwości, której ja się musiałam nauczyć do samej siebie, której nadal się uczę, a której totalnie nie miałam i ten po prostu cały proces był poprzebudzeniowy naprawdę, naprawdę bardzo ciężki i on nadal trwa. I powiem Wam, że kiedy właśnie tak jak mówiłam na początku filmu, że czasem kiedy mam takie gorsze momenty, wyklinam Bogu. Wyklinam Mu i mówię, że po co mi to dałeś? Ja nie prosiłam Cię o to przebudzenie, że jakby był... Zdarzały się takie momenty, że ja w ogóle żałowałam, że tego doświadczyłam, bo dla tych z Was, co tego nie przeżyli, to jest tak, jakbyś nagle wszystko to, kim Ty myślisz, że jesteś, okazało się iluzją i Ty już nie wiesz, kim jesteś, nie wiesz, co jest prawdą, nie wiesz, co jest jakimś przekonaniem. Po prostu błądzisz w ciemności, nie możesz ufać sobie, nie wiesz, komu ufać, kto jest jakby... Kto mówi Słowo Boże, a kto jest fałszywym prorokiem, używając tego słownictwa biblijnego. Jakby to jest naprawdę ciężki okres i odbudowa tej nauki w ogóle zaufania sobie, która cały czas jest work in progress, to jest ciężkie. I kiedy wchodzę w takie czasem negatywne stany, tak jak każdy, bo jestem tylko człowiekiem, to pojawia się ta myśl, po co ci to było? I o tym jest dzisiaj ten film. Po co mi to było? Więc wstęp zamknięty, lećmy z tym dokładnie, jakie korzyści takie fizyczne, materialne, chociaż nie tylko, dał mi rozwój osobisty i duchowy. Zacznijmy od takiej rzeczy banalnej. Dla wielu z Was to nie będzie banał, ale w kontekście Ciebie w całości jako osoby to nie jest najważniejsza rzecz i jest to ciało. I tak, możemy powiedzieć, że mam teraz fajną sylwetkę, dużo, dużo lepszą, 40 kilo lżejszą niż tą, jaką miałam, kiedy zaczęłam się rozwijać. Więc fizycznie ten wygląd to jest jeden aspekt, ale tak jak mówię, to jest taki najbardziej płytka z tych korzyści, które dostałam. Tak naprawdę nawiązanie głębszej relacji z ciałem, to jest ważniejsze dla mnie. To, że ja słyszę i uczę się honorować, kiedy ono mi mówi stop. I że ja potrafię rozpoznać, kiedy moje ego pcha mnie bardziej, żeby zrobić coś fizycznie, a kiedy moje ciało prosi, przestań, bo to już dla mnie wystarczy. To jest bardzo... delikatna różnica do rozpoznania, natomiast jak już się ją rozpozna, to jest zasadnicza różnica, kiedy mówi Twoje ego, kiedy mówi Twoje ciało. I dla mnie w ogóle takie znalezienie empatii dla własnego ciała, której często my nie mamy empatii do swojego ciała, nie wiem, jak byliśmy bici w dzieciństwie, wiem, że to nie każdego z Was dotyczy, ale bicie dziecka no, wysyła mu sygnał, nie wiem, czy każdemu, ja w sobie odkryłam takie przekonanie, że ja jakby... Ja czułam niechęć do swojego ciała, bo czułam w nim ból. I miałam coś takiego, że moje ciało równa się ból, moje ciało równa się kłopoty, moje ciało, ja nie sprawiam, nie mam kontroli nad swoim ciałem, to ktoś inny decyduje, czy mnie coś boli, czy nie. To jest bardzo niewspierające przekonanie, jak możecie sobie się domyślić. Więc nawiązanie tej relacji z ciałem to jest dla mnie game changer i nauczenie się pokory, że ona mówi mi dobra, teraz jesteśmy w takiej fazie cyklu, więc ja mam teraz inne potrzeby niż miałam 2 tygodnie temu i Agatko, naucz się pokory, żeby honorować to. To jest nadal dla mnie praca i docieranie się z ciałem, tak? Ale to jest ważne. Kolejna rzecz bardzo ważna a propos ciała to jest czucie emocji. I
to jest taka rzecz, możecie sobie pomyśleć, że czy to jest jakaś wielka korzyść, czy to jest bardziej sposób na pracę ze sobą. Uważam, że tak naprawdę i jedno, i drugie, bo zobaczcie, ja często mam taką kminę, że zobaczcie, jak dla ludzi bardzo ważne są emocje, że my na przykład, jeżeli toczą się debaty na temat sztucznej inteligencji, to my zawsze stawiamy taką krechę, że to nigdy nie będzie człowiekiem, ponieważ nie ma emocji. Więc to oznacza, że dla nas na pewnym podświadomym poziomie emocje stanowią jakby podwalinę naszego człowieczeństwa. A jednocześnie jesteśmy tak turbochujowi w emocje, co? Jesteśmy turbochujowi w emocje, w partnerstwo, w rodzicielstwo i uczymy się na biologii o mitochondriach. Nie uczymy się finansów, nie uczymy się tego, jak sobie okazywać czułość, jak się komunikować, jak komunikować emocje. Tego nas nikt, kurde bela, nie uczy. A to jest podstawa, inteligencja emocjonalna to jest podstawa w ogóle do życia, zdrowego, jakiegokolwiek. To się tyczy na przekroju wszystkich aspektów życia. Praca, związki, pieniądze, to jakby wszędzie tam są ci potrzebne te soft skills i umiejętność zarządzania swoimi emocjami. I ja... Słuchajcie, nadal to wszystko w sobie integruję. Ja byłam straszna noga w emocje. Straszna noga. Ja w ogóle nie pozwalałam sobie na przeżywanie emocji. Byłam rasowym tłumiaczem, jak ja to mówię. Rasowy tłumiacz emocji. Zajadałam emocje niemiłosiernie. Ja chyba miałam taki w ogóle rok w życiu, że ja codziennie jarałam jointy. Piłam wódę. Jakby to, tak naprawdę jaki kanał wybierasz na tłumienie jest nieważne, bo to dla każdego będzie coś innego, a źródło jest takie same. Jakby nie pozwalanie sobie na emocje. Ja miałam... I wiecie co? Ja zawsze na podświadomym poziomie gdzieś to czułam, że tam jest coś pod spodem, bo ja sobie na przykład nigdy nie pozwalałam na wejście w poczucie winy. Ja zawsze obwiniałam innych i w takich cichych momentach świadomości przychodziło do mnie coś takiego, ja muszę ciebie obwinić, bo moje sumienie jest skurwysynem. To pamiętam, że ja byłam, to taki trywialny sposób, ale ja chyba byłam, nie wiem, miałam 20 lat, jak do mnie to zdanie przyszło, więc wybaczcie trywializm, ale tak też to odczułam, że nawet wtedy czułam, że ja mam sumienie skurwysyna, ale co to oznacza tak naprawdę? To oznaczało, że ja miałam w sobie tyle poczucia winy z dzieciństwa, że po prostu ciężar tego wydawał mi się zbyt ogromny, żebym mogła przyjąć odpowiedzialność, tak? Bo to by spowodowało tą lawinę poczucia winy, którą podświadomie wiedziałam, że w sobie mam. I dla mnie przepracowanie poczucia winy to był naprawdę, to było jak zdjęcie, jakby to tak jakby mi ktoś, nie wiem, jakby mi 20-kilowy kettle leżał na klacie przez całe życie i ja to nagle zdjęłam, mówię, o kurde, można bez tego żyć, nie wiedziałam nawet. Przede wszystkim nie wiedziałam, że to jest, a po drugie teraz wiem, jak jest fajnie bez tego. Już nie wspominając o tym, że nauka przeżywania emocji niesamowicie zbliżyła mnie do mojej kobiecości. Moja kobiecość się cały czas integruje i integrowała się od lat, nawet jeszcze przed moim przebudzeniem duchowym, wtedy jeszcze w bardzo taki płytki sposób, że zaczęłam inaczej się ubierać, inaczej dbać o siebie. To było takie preludium do tego powrotu kobiecości, w którym jestem teraz. I moje przyzwolenie na odczuwanie emocji niesamowicie zbliżyło mnie do mojej kobiecości, czyli tak naprawdę do mojej mocy. A skoro mowa już o kobiecości, to teraz chcę przejść do jednej z ważniejszych dla mnie rzeczy, które dałam i dał mi związek i już się wzruszam. Wzruszenie. A mianowicie tą rzeczą jest mój związek. Ja naprawdę uważam, że mój obecny związek z moim partnerem Romanem to jest jedno z moich większych osiągnięć w życiu. Biorąc pod uwagę wzorzec, jaki wyniosłam z domu i sytuacje, jakie widziałam pomiędzy moimi rodzicami, to dla mnie ten związek, w którym jest taka otwarta komunikacja, w której jest przestrzeń na emocje, której jest w ogóle przestrzeń i taka akceptacja drugiego człowieka, czasem bardziej w pełni, czasem nie, bo to jest, też jesteśmy ludźmi i to jest normalne, że czasem nie potrafimy kochać bezwarunkowo, bo siebie samych nie kochamy bezwarunkowo, ale jest ta taka wola przede wszystkim, żeby ukochiwać i żeby akceptować i
i przestrzeń na to, żeby wzrastać, przestrzeń na to, żeby wzrastać razem, to po prostu jest dla mnie na wagę złota. Naprawdę, na wagę złota. I naprawdę mój partner jest niesamowity i jestem bardzo wdzięczna Bogu za ten związek. I jestem bardzo wdzięczna sobie za ten związek, bo to jest tylko oznaka tego, jak ja bardzo dużo przepracowałam w życiu. I to nadal jest praca. Tak, to nadal... My oboje z moim partnerem czasem mówimy, że Jezu, my mamy tak fajnie, ale czujemy, że tu jeszcze jest tyle leveli, że jeszcze jest długa droga w rozwoju jako my. On jako on, ja jako ja i my jako Agata i Roman. To jest... Ale to jest właśnie piękne, że ta podróż, ona jest dostępna dla nas. Póki co. Ja wam czasem mówiłam, wspominałam wam o tym, ale ja przed moim obecnym związkiem ja miałam tylko jednego partnera. W sensie miałam luźne relacje oprócz tego, ale jeśli chodzi o związek, to miałam tylko jednego partnera, oprócz Romana. I ja bardzo dużo poczucia winy nosiłam w sobie przez to. Myślałam, że właśnie tutaj dużo przekonań wychodziło, że właśnie nie jestem warta miłości i tak dalej. Lęk przed bliskością i odrzuceniem jednocześnie. To, że ja jakby celowo nie wchodziłam w związki. Ja często chodziłam na bardzo dużo randek i nikt mi się nie podobał. To też jest jakby mechanizm obronny, który miałam w sobie ze względu na swój po prostu schemat z dzieciństwa. I ten pierwszy związek to był zdecydowanie niezdrowy związek, tak jak wspominałam na początku. I mój obecny związek w kontraście do tych poprzednich relacji, do tego jak ja byłam, jak ja się odnosiłam bez szacunku w ogóle do mężczyzn, bez szacunku do siebie. I teraz jak ja się potrafię komunikować w związku, to są jakby dwie różne jakości i naprawdę jestem się dumna za to, że przerobiłam dużą część tych schematów, bo taki naprawdę ja mogę powiedzieć ze szczerością, że ja mam taki fajny, kochający związek, gdzie się czuję fajnie, gdzie się czuję kobietą, gdzie się czuję akceptowana, gdzie się czuję tak naprawdę szczerze kochana bezwarunkowo. Myślę, że to ja mam więcej problemów po mojej stronie z miłością bezwarunkową niż mój partner. No. I a propos związku, to można to tak naprawdę odnieść do wszystkich relacji, bo ja bardzo często kiedyś paliłam mosty, naprawdę mogłabym teraz z głowy z 10 imion podać znajomych, których po prostu odcięłam z życia bez powodu, dlatego że mój schemat w środku tego potrzebował. I to jest też bardzo dużą dla mnie wartością obserwować, jak ja w relacjach ogólnie się zmieniłam. I powiem wam, że jeden z większych game changerów takich w materii to jest, jak się bardzo zmieniła relacja z moją mamą. Gdzie ja przez lata praktycznie ja miałam jakby odcięte emocje wobec niej totalnie. Nie czułam ani złości, ani radości, jakby nie czułam, patrzyłam na nią i widziałam jakby obcy człowiek dla mnie. Mechanizm obronny i tłumienie oczywiście, żeby była jasność. I kiedy ja zaczęłam przepracowywać różne swoje schematy, no ta relacja się zmieniła diametralnie i to nie było tak, że ja z nią gdzieś chodziłam na terapię. Nie, ja przepracowałam po swojej części, tak samo z moim partnerem. Ja pracuję nad swoją częścią tylko. I w magiczny sposób świat zewnętrzny się dopasowuje do tego. I naprawdę ostatnio miałam taki piękny proces z moją mamą, gdzie sobie po prostu wygarnęłyśmy wszystko, wypłakałyśmy się, wyprzytulałyśmy tak jak po prostu nigdy. I ta relacja jest totalnie inna. Teraz potrafimy wiele godzin rozmawiać, tego w ogóle nie było, więc czasem dostaję takie pytania, czy jak przepracowałam jakiś schemat, to czy na przykład pracuję nad tematem mamy, to czy nasza relacja się powinna jakoś zmienić? No ja bym powiedziała, że tak, że jeśli się nie zmieniła, to znaczy, że jeszcze coś tam jest, tak? To nie znaczy, że nic nie zrobiłaś, żeby była jasność, tylko może nie znalazłaś tej jednej rzeczy, która cię blokuje. I żeby też to było jasne, to jest to, co ja mówię, będzie uniwersalne, tak? Bo to jakby każdy ma inny schemat i ja absolutnie tutaj nie mówię o tym, żeby do relacji, które były totalnie toksyczne i w których była przemoc, żeby wbrew sobie coś tam na siłę naprawiać, absolutnie nie. Chodzi mi o to, że tak naprawdę w tym wszystkim chodzi o wybaczenie. O wybaczenie rodzicom, o wybaczenie sobie.
No, wybaczenie ma taką po prostu nieziemską energię. Jakby nie wiem, czy wy też tak odczuwacie, że w ogóle wybaczenie i solidarność to są takie dwie emocje, czy jakości, których w ogóle, które niesamowicie mnie wzruszają, tak jak teraz. Bo są po prostu piękne. I tak naprawdę w przepracowaniu wszystkich schematów chodzi o wybaczenie. Wybaczenie rodzicom i wybaczenie sobie, wybaczenie światu, wybaczenie oprawcy. I to nie jest po to, żeby cofnąć to, co ci się zdarzyło. Bo my często mamy taką obawę, że to... wtedy to cierpienie stanie się bez znaczenia, a ja uważam, że dopiero wybaczenie nada znaczenie cierpieniu. Bo bez wybaczenia to jest po prostu ból, powtarzany ból, cały czas ból, 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 ból. I tylko tak naprawdę wybaczenie może ten rozdział zamknąć. Wybaczenie, czyli jedna z twarzy miłości po prostu. Kolejna rzecz, którą dał mi rozwój, to jest odwaga. I to jest, ja robiłam live'a na Instagramie, ostatnio zapraszam do zapoznania się o odwadze, o tym, jak znaleźć odwagę do zmian. Ale powiem wam, że właśnie rozwój cały czas testuje moją odwagę. Odwagę do tego, żeby spotykać się z różnymi traumami, odwagę do tego, żeby działać wbrew niektórym schematom. Cały czas odkrywam w sobie nowe pokłady odwagi, które kiedyś totalnie nie miałam. Ja byłam totalnym tchórzem kiedyś i nie mówię tego pejoratywnie, bo tak naprawdę dla mnie bycie tchórzem to jest nieakceptowanie w sobie lęku, ale to może zgłębię to kiedyś indziej, bo sama jeszcze nie mam tego ułożonego dokładnie w głowie. Ale ja mam coś takiego, ja mam bakcyla do rozwoju, tak? Nie, do niektórych rzeczy nie mam tego. Natomiast jeśli chodzi o rozwój, ja mam obsesję taką na tym punkcie małą, że ja naprawdę chcę dla siebie lepiej, ja naprawdę chcę te schematy wszystkie zmienić, ja naprawdę chcę mieć dobry związek, chcę być dobra, ale chcę naprawdę być tym ucieleśnieniem miłości i dla mnie to jest bardzo wszystko ważne, a odwaga jest cholernie ważna w tym wszystkim i dla mnie odwaga tak naprawdę nie może istnieć bez strachu. Bo jeżeli się nie boisz, to gdzie tu jest odwaga? I rozwój po prostu dawał mi co chwilę, rozwój, wszechświat, prawo przyciągania co chwilę dawało mi sytuacje, które konfrontowały mnie. To znaczy, chcesz zostać w starym, czy chcesz się odważyć na nowe? I dostałam tak 20 tysięcy takich policzków w ryło, aż w końcu powiedziałam, wystarczy. Wystarczy, wystarczy, wystarczy. I z każdym kolejnym razem było po prostu trochę łatwiej. Rozwój dał mi też dużo głębsze rozumienie samej siebie. I w ogóle akceptacja i miłość do siebie. To jest super mieć to naprawdę. Poczucie miłości do siebie, kiedy przez na przykład całe życie się tego nie czuło, to jest dopiero wybaczenie sobie, to jest dopiero uwalniające. I ja tak naprawdę przed przebudzeniem duchowym żyłam w ogromnych maskach, w dużym ego, bardzo dużym. I byłam taką karykaturą, nie wiem, czy macie w rodzinach na przykład takiego wujka, który zawsze gada o polityce i który będzie się do ostatniej kropli krwi kłócił, jakby to byłam ja. Ja byłam takim wujkiem. Nie przerysowuję tego, ja byłam taka, że ja nie potrafiłam odpuścić w kłótni, bo dla mnie to by oznaczało przegraną, czyli dla mojego ego to by oznaczało fale wstydu, więc ja walczyłam do ostatniej kropli krwi, nie rozumiejąc, że w ten sposób jakby realizuję ten swój program wstydu, ale to już jest inny temat. I dzięki rozwojowi odkryłam, dlaczego to ego było i co ono chciało próbować, co ono próbowało obronić, bo to jest zawsze mechanizm obronny. I zobaczyłam, kim ja tak naprawdę jestem i poznałam siebie i może to się we mnie zmieni, ale na przykład to, że ja byłam bardzo ekstrawertyczna kiedyś i to też dla mnie była taki mechanizm obronny, a teraz jestem dużo, dużo bardziej introwertyczna, dużo bardziej potrzebuję ciszy, spokoju i po prostu być w sobie i możliwe, że to jest jeszcze wynik cały czas tego, że we mnie pracują rzeczy i może to kiedyś się zmieni,
Natomiast na ten moment gdzieś to tak odczuwam. Kolejna rzecz, to będzie, dla niektórych z Was to nie będzie banał, dla mnie to jest banał, bo to jest kwestia nałogów. Na przykład palenie fajek, także ja paliłam codziennie fajki i w okolicach mojego przebudzenia duchowego po prostu przestałam, o tak. Bez żadnej wysiłkowej czynności, bez plastrów, bez książek, po prostu przestałam. Tak samo jak kiedyś, tak jak wspominałam, jarałam codziennie jointy. To jest dla mnie jakby wolność teraz, że ja tak samo alkohol, ja kiedyś co tydzień piłam wódę, pół litra wody potrafiłam co tydzień wypić, tak? Teraz alkohol to raz na pół roku się coś napije. To dla mnie to jest wolność, że ja teraz mogę, a nie muszę, prawda? Że ja mogę sobie raz na jakiś czas jointa zapalić i to jest okej, ale totalnie nie mam ciągu do tego, żeby to było czymś stałym. Oczywiście ja tutaj cały czas mówię o CBD, żeby była jasność. Natomiast dla mnie nawet jedzenie było takim nałogiem. Przecież skoro ważyłam 111 kg, no to logiczne jest, że byłam uzależniona od jedzenia, więc ja o uzależnieniach to Wam może zrobię osobne nagranie, bo ja tak naprawdę uważam, że wszystko jest dla ludzi. Tak samo jedzenie, tak samo telefon, tak samo marihuana, tak samo alkohol, tak samo powiedziałabym nawet kokaina. To jest wszystko dla ludzi, to ma wszystko swoje zastosowanie, to ma wszystko swój czas i miejsce. Natomiast uzależnienie jest w tobie jako osobie, a nie w tej rzeczy zewnętrznej. I kiedy przepracujesz ten ból w środku, to nagle te rzeczy zewnętrzne, które cię rajcowały, tracą smak. Po prostu przestają ci smakować. I ja wiem, bo ja takich używek, naprawdę alkohol, papierosy, jaranie, telefon, jedzenie, tak, ja tego miałam mnóstwo. Tych takich tłumików emocji i jakby jestem chodzącym przykładem tego, że po prostu uzależnienia się od ciebie odklejają, kiedy twój poziom świadomości się podnosi. Ale o tym może zrobimy kiedy indziej nagranie. Wiecie, co mi dał jeszcze rozwój? Ambicje. Taką ambicję, że ja mogę chcieć trochę więcej od życia i to też u mnie to cały czas pracuje, bo z tym można przesadzić też. Można przejść w drugą stronę za bardzo i przez to nie akceptować miejsca, w którym się jest i też tego doświadczyłam w przeszłości. Natomiast rozwój dał mi to właśnie, albo to jest może kwestia jako czy kura, czy ta ambicja mi to dała, czy rozwój dał mi ambicje, tego nie wiem. Natomiast kiedyś nie miałam w sobie ambicji, ja pracowałam, no nie chcę konkretnych miejsc wymieniać, natomiast pracowałam w takich niszowych usługach bardzo i było mi okej z tym, że po prostu piłam co tydzień, paliłam sobie fajki i żyłam w takiej trochę autodestrukcji i to dla mnie było okej wtedy, ale zapragnęłam jakby czegoś więcej dla siebie i chyba to też mi dał rozwój, po prostu tak więcej ambicji, ale może nie takiej męskiej ambicji, był taki moment na pewno i czasem to też wraca. Natomiast takie po prostu, że Jezu, ja już nie chcę tak żyć, ja chcę czegoś lepszego, zdrowszego dla siebie, tak mi się to gdzieś tam układa. A, jeszcze taka głupota, ale może o tym powiem, że to, co dał mi rozwój, a w sumie bardziej przebudzenie duchowe, to jest to, że ja widzę maski w ludziach. Tak jak samo ja pogubiłam maski i ja sama żyłam w maskach, tak teraz na przykład widzę maski w ludziach i ja nie potrafię rozmawiać. Zresztą nie, przede wszystkim ja już nie spotykam ludzi, którzy są bardzo pod maskami, ale jak spotykałam, to rozmowa totalnie się nie kleiła, bo ja starałam się jakby być autentyczna w tej rozmowie, też poznać, co jest pod maską drugiej osoby, ale maska jest zawsze mechanizmem obronnym. Więc po prostu nie grało to i wibracyjnie też już się coraz rzadziej spotykam z takimi osobami, które po prostu są... Bo to nie chodzi teraz, nie chcę, żeby umniejszać, czy żeby oceniać, bo to jest tak naprawdę znowu, to jest w służbie ta maska, ona coś chce chronić. Ale na przykład widzę to bardzo, rozpoznaję ludzi w maskach od razu, po jednym słowie, po prostu czuć energię, że ktoś jest nieautentyczny. Kolejna rzecz to, że bardzo widzę programowanie na Netflixie. My teraz jesteśmy pokoleniem, które ja nie oglądam telewizji, bo tam programują. Netflix tak samo programuje. Ja jakby można sobie to oglądać i tak dalej. Jest mnóstwo fajnych takich
postmodernistycznych, dekonstruujących znane jakby motywy i tropy seriali. Natomiast jest bardzo dużo niskiej energii na Netflixie, bardzo dużo programowania na wypaczenie seksualne, na pieniądze, tak naprawdę na lęk, bardzo dużo lęku. Jakby to jest bardzo jasne i bardzo czytelne dla mnie i to po prostu widzę, tak jak, nie wiem, no widzę na przykład to łóżko, to jest po prostu czytelne, że zaczynasz zauważać takie rzeczy, że po prostu coś tutaj, jest jakaś ukryta wiadomość, którą ci ktoś próbuje sprzedać, która nie jest pozytywna. Jeszcze o tych maskach chcę powiedzieć, że po prostu empirycznie to bym mogła opisać tak, że po prostu macie tak czasem, że patrzycie na człowieka i widzicie, że on jest jakby niezdrowy. Wszystko niby jest dobrze, ale jakby takie uczucie niezdrowości, to też często się zauważam, że na przykład ktoś jest w jakiejś takiej, po prostu to mi dało przebudzenie duchowe, czucie energii. Ja czuję energię w ciele, jak ona, w sensie każdy z nas czuje energię, tylko my to mamy bardzo często odcięte. Ja czuję energię w ciele, czuję energię na sesjach, jak płynie, czuję na przykład, jak poznaję drugiego człowieka, czy jego energia mi pasuje, czy nie. Jakby czuję energię i pozwalam sobie na czucie tej energii. Czyli na przykład, jak byłam świeżo po przebudzeniu duchowym, byliśmy z Romanem gdzieś na przykład, szliśmy na randkę i dosłownie zdarzała się sytuacja, że ja wchodzę do restauracji i ja mówię, kotek, ja przy ciebie przepraszam, ja wiem, że tutaj zarezerwowałeś stolik, ale nie wiem, czemu ja się tu strasznie źle czuję, czy możemy stąd iść, i jakby mam na tyle kochanego partnera, że zawsze odpowiedź była tak. Ale właśnie że macie tak pewnie czasem, że wchodzicie gdzieś i po prostu jest taka energia, że po prostu, ach. Ja tak raz miałam po przebudzeniu i też jest bardzo ważne, żeby dbać o własną energię i żeby nie chłonąć energii innych osób, a po przebudzeniu to jest w ogóle notoryczne, że nas nikt nie uczy higieny energetycznej i taka osoba przebudzona nagle jej wszystkie maski spadają, wszystkie mechanizmy obronne, ona zaczyna nagle czuć wszędzie energię, wchodzi w wszystkie miejsca i to czuje po prostu syf wszędzie. Ja pamiętam, jak niedługo po przebudzeniu weszłam do Biedronki i po prostu prawie zemdlałam w Biedronce. Wszystko było dobrze przez cały dzień, ten poprzedni, jadłam czysto, wszystko było dobrze. Po prostu w tej akurat Biedronce czułam się tak jakby, no nie wiem, jakby ktoś mnie tak ścisnął i coś próbował ze mnie po prostu, jakbym chciała wymiotować. Po prostu to było straszne uczucie, więc coś takiego też mi dał rozwój. Czy to jest pozytywne, czy to jest negatywne, to już sami sobie ocencie. A jeszcze jedna mała rzecz, którą dał mi rozwój, to jest zbliżenie mnie do natury. To się zadziało na wielu warstwach, bo powiem wam, że ja zupełnie teraz inaczej patrzę na naturę, inaczej ją widzę. Bo ja kiedyś po prostu, tak jak sobie teraz przypominam, jak ja lata temu chodziłam gdzieś, nie wiem, byłam gdzieś w naturze, przede wszystkim mnie w ogóle nie ciągnęło do natury. Ja nic do natury nie czułam. Ja mogłam mieszkać w jakimś, dosłownie w kawalerce, jak w jakimś takiej dystopijnej powieści, gdzie miałam za oknem ścianę i mi to było ok. Ja w ogóle na takie rzeczy jak natura nie zwracam uwagi. Jak byłam gdzieś w naturze, to ja to wszystko chłonęłam jako taki jeden wielki, nie wiem, blob zielony, nie wiem, nie zwracałam uwagi na poszczególne rośliny, czyli kolejna rzecz, byłam dużo mniej uważna, ale to jest, wiadomo, połączone. Natomiast zaczęłam zauważać różne aspekty i w ogóle czuć połączenie z naturą i rozróżniać różne rośliny, zauważyć ptaki, gdzie ja w ogóle nie... Dla mnie ptaki to jakby mogło nie istnieć. Ja w ogóle ich nie widziałam. Ja szłam ulicą, jakby nie rejestrowałam ptaków, nie rejestrowałam drzew. Po prostu ja sobie żyłam tu w swojej głowie, sobie chodziłam, wiecie. Nie było tego połączenia. A teraz dla mnie, no ja jestem codziennie prawie w lesie, bo dla mnie to jest po prostu bardzo, bardzo, bardzo ważne i uspokajające. I ja to... Te energie natury... Ona jest mi bardzo, bardzo taka droga, tak się mówi, droga dla mnie, cenna dla mnie. Więc to połączenie z naturą to jest też coś, co bardzo się wzmocniło po moim przebudzeniu. Kolejna rzecz, oj, to będzie długi film. Kolejna rzecz to jest dyscyplina. Ja dyscypliny nie wyniosłam z domu, dlatego że ja dosyć szybko byłam już sama. W wieku 8 lat mieszkałam z jednym rodzicem. W wieku 14 lat już mieszkam totalnie w innym mieście niż moi rodzice i musiałam szybko dorosnąć, ale wiecie, jak to 14-latka, której się daje stały hajs, bailando generalnie, i takie rzeczy jak sprzątanie, obowiązki, gotowanie, to było totalnie drugoplanowe, wszystko było tak, wiecie, jakieś jedzenie takie, co się otwiera, tylko pudełko podgrzewa
zero kreatywności, zero gotowania, zero dyscypliny. I ja się tego wszystkiego sama musiałam nauczyć już w dorosłości, naprawdę poprzez słuchanie jakichś tam filmików na YouTubie i po prostu robienie codziennie jednej małej rzeczy. I ja naprawdę mój mięsień dyscypliny się bardzo, bardzo wzmocnił. A ja naprawdę, ja bym mogła, nie wiem czy ja znajdę to zdjęcie, ale o kurczę, to może bym znalazła, jakbym znalazła i bym wam pokazała, to bym myślę, że zrobiło wrażenie na was. Zdjęcie pokazujące, jak ja na przykład żyłam w wieku 19 lat, kiedy byłam sama. Śmietnik, to był dosłownie śmietnik. Ja żyłam na śmietniku, w syfie totalnym, totalnie. I to tak przeginka, nie że tak trochę bałagan, przeginka, życie na śmietniku. Więc tak, to mi dał rozwój, że już nie żyję na śmietniku. I taka, nie wiem, ostatnia chyba zmiana, bardzo ważna zmiana, o której też chcę wam powiedzieć, to jest mój charakter. Mój charakter się totalnie zmienił. To, jaka jestem, to, co uważam za ważne, to, jak się komunikuję, jakich słów używam, to, co czuję, to, jak to czuję. To się wszystko też bardzo, bardzo zmieniło i po przebudzeniu wiele osób mi mówiło, że w ogóle nie poznają mnie z charakteru. Więc to jest też, no ale to się wszystko łączy tak naprawdę z tymi poprzednimi rzeczami, prawda? No dobrze, kochani, słuchajcie. Myślę, że tego tak naprawdę jest więcej niż to, co wymieniłam, ale nic mi teraz nie przychodzi do głowy, więc to zostawię. Jak coś, to najwyżej wam dogram, jakby mi coś padło jeszcze. No, to był taki osobisty dla mnie filmik, zdecydowanie. Jeżeli wy chcecie się podzielić jakimiś waszymi takimi... No, o, właśnie podzielcie się może w komentarzu, co wam dało rozwój takiego z takich najważniejszych rzeczy. Bardzo, bardzo przyjemnie mi się będzie czytało. I jak zwykle, kochani, jeśli macie wyzwanie z tematem rozwojowym, bo tak naprawdę temat odchudzania to jest temat rozwojowy, ale ogólnie, jeżeli macie problem z integrowaniem różnych części siebie, czy właśnie zajmujecie się rozwojem, ale coś wam nie idzie, macie jakieś wyzwania, to zapraszam was jak najbardziej na sesję. Ja mam szczególne miejsce w sercu dla osób, które przeżyły ten baseball w ryło, którym jest przebudzenie, natomiast nie musisz tego momentu w czasie doświadczać, żeby się rozwijać. To jest tylko taki, ja bym powiedziała, baseball od Boga dla tych bardziej upartych z nas. Więc tutaj zostawiam swoje dane do Instagrama, możecie mnie tam zaobserwować, bo wrzucam tam też dużo innych fajnych treści, które jakby myślę, że mogą fajnie uzupełniać się z tymi, co są tutaj. Także wpadajcie tam i ściskam, całuję, do zobaczenia, pa!